Dzień dobry Państwu. Jakże miło gościć Państwa w naszych skromnych progach. Jesteśmy zaszczyceni, że mamy takich wspaniałych artystów u nas w Miejsko-Gminnym Domu Kultury, że mamy panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, panią Małgorzatę Kacperską. Że mamy wśród publiczności wspaniałych, niezwykle zdolnych, utalentowanych nauczycieli, dzięki którym niewątpliwie nasza młodzież osiąga tak wspaniałe wyniki na różnego rodzaju konkursach. Także wielkie brawa, witam Państwa jeszcze raz i na scenę poproszę naszego konferansjera, pana Olka Kopańskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Marzena Kądziela, dyrektor Domu Kultury w Końskich. Szanowni Państwo, jak już Państwo zdążyli zauważyć, jest na scenie pewien zespół. Zespół instrumentalny pracujący pod kierunkiem pana Łukasza Jaworskiego. Brawa. Skład zespołu. Klaudia Makuch i Oliwia Opara, skrzypce. Emilia Mazur i Mikołaj Michalski, flet. Julia Rut, Kinga Majchrzak, wiolonczela. Magdalena Rut i Marta Kowalska, saksofon. Mateusz Mazurowicz i Jakub Jakubowski, trąbka. Nina Felix, fortepian. Paweł Dajer, instrumenty perkusyjne. Zespół wykona dla Państwa taniec Eleny Michała Lorenca, piosenka A ja wolę moją mamę. Wielkie brawa!
Klaudia Makuch i Oliwia Opara, Emilia Mazur, Mikołaj Michalski, Julia Rut, Kinga Majchrzak, Magdalena Rut, Marta Kowalska, Mateusz Mazurowicz, Jakub Jakubowski, Nina Felix i Paweł Dajer. Jeszcze raz wielkie brawa. I Szymon Włodarczyk. Tak, jeszcze raz wielkie brawa. Wielkie brawa, szanowni państwo. To są prawdziwi artyści, a teraz na scenę zapraszam Wiktora Tkacza, ucznia klasy pierwszej gitary, uczeń pani Elżbiety Maliszewskiej, wykona dla państwa minutową bossa nowe Tatiany Stachak. Wielkie brawa!
Jakub Frączyk, klasa druga, instrument flet. Uczeń pani Małgorzaty Kacperskiej. Wykona dla państwa Martwe liście Józefa Kosmy przy akompaniamencie Aureliusza Mendery. I wielkie brawa. Fortepianu, uczeń pani Magdaleny Trzebiańskiej. Przed państwem Krystian Gill i Polonez Giemol Fryderyka Chopina. Gromkie brawa.
Rowińska, klasa druga, flet. Uczennica pani Małgorzaty Kacperskiej. Wykona dla państwa utwór Metronom Leipersa przy akompaniamencie pana Aureliusza Mendery. Klasa trzecia, wiolonczela. Uczennica pani Ewy Kucypery. Trzy melodie kurpiowskie Jerzego Bauera. Akompaniament pani Elena Korolow. Thank you.
Skowron, klasa druga, trąbka, uczennica pani Pauliny Dzwonek. W utworze Armstronga What a Wonderful World akompaniament pani Elena Korolkow. Klasa piąta, fortepian, uczennica pani Eleny Korolkow. No tu uwaga. Le Salon de Musique, Eugène Rocherolle. Wielkie brawa dla mnie, że to przeczytałem, i dla Ewy Gałwiaczek.
Ewa Laudiaczek. Natalia Więckowicz, klasa druga, saksofon, uczennica pana Michała Trzebińskiego. Oh. Le Jardin du Musée Jacoba de Hanna. Akompaniament Elena Korolkow. Wielkie brawa. Pana Tomasza Guza przedstawił państwu melodię z filmu Pocahontas przy akompaniamencie pani Eleny Korolkow. Thank you.
Makuch. Przed nami duet fortepianowy w składzie Ewa Gałwiaczek i Weronika Adamus. Są to uczennice pani Eleny Korolkow. Wykonają dla Państwa walc Walery Gawrylin. Wielkie brawa. Zespół instrumentalny pracujący pod kierunkiem pani Dominiki Górlickiej-Gorzałczyńskiej. Skład zespołu instrumentalnego to Lena Karbownik, akordeon. Pola Musiał, akordeon. Wiktoria Nowak,
Flat. Wykonają utwór Is It You, Dana Glover. Bez oklasków nie wejdą. Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Końskich pod kierunkiem pana, mojego byłego dyrektora ze szkoły, Jana Szczyrby. Wielkie brawa. Rozumiem, że będą wchodzić na scenę. Wykonają dla nas dwa utwory. Krakowiak Stanisław Muniuszko i Ad Musica Andrzej Koszewski. Wielkie brawa.
Szanowni Państwo, był to dwór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Gdańskim Kierunku pana Jana Szczyrby. Była to ostatnia pozycja dzisiejszego koncertu. Koncertu Moja Mama Jak Muzyka, wykonanego przez uczniów Szkoły Podstawowej Muzycznej Szkoły pierwszego stopnia w Gdańskim. Wielkie, wielkie brawa. To była wspaniała muzyczna uczta. Wspaniała. Brawo dla wszystkich wykonawców. Bardzo miło było Państwa tutaj gościć i zapraszam na kolejne nasze imprezy, między innymi na spotkanie z gwiazdą, które odbędzie się 7 czerwca w piątek o 19:30 w Leliwie, a gwiazdą będzie znana solejukowa z serialu Rancho, czyli Katarzyna Żak. Katarzyna Żak zaśpiewa, Katarzyna Żak opowie i pożartuje. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w naszym sekretariacie. Tyle ogłoszeń. Jeszcze raz wielkie ukłony dla artystów i ich nauczycieli. Dziękujemy bardzo.